Skopie, stolica i największe miasto Macedonii Północnej, należy do jednych z najbardziej charakterystycznych miast Europy, gdzie architektura budzi nieustanne dyskusje. Dla jednych jest to miasto pełne zachwycających dzieł, których monumentalność i wyrafinowanie budzi podziw, dla innych to dość kontrowersyjna metropolia, której zabudowa wzbudza mieszane uczucia i skłania do pytań jej autentyczności. I celu artystycznych zamierzeń. Jednakże, niezależnie od perspektywy, która wzbudza w nas ta zróżnicowana architektonicznie metropolia, to nie sposób zaprzeczyć, że miasto ma wiele do zaoferowania. Ja nazywam się Dawid, a oto Skopie, miasto, które kłóci i zachwyca jednocześnie. Dzień rozpoczynał wczesnym porankiem w Salonikach. Udaję się na dworzec autobusowy, gdzie jak pisało na bilecie, muszę się stawić na 45 minut przed odjazdem autobusu, w celu zweryfikowania mojego biletu, jaki rezerwowałem przez firmę Flixbus. Dostałem wydrukowany bilet z logiem przewoźnika i mogłem ruszać w czterogodzinną podróż do stolicy Macedonii Północnej. Na granicy też nie spędziłem dużo czasu 15 minut po stronie greckiej i niecałe 10 minut po stronie macedońskiej. Lecz czy widzicie tutaj coś rzucającego się w oczy? Kasyna. Ja naliczyłem co najmniej cztery tuż przy granicy. Dziś można się spotkać z nazwą Małe Vegas, przez to, że nocą rozświetla stolice setki świateł i neonów kasyn. Po przyjeździe pierwsza niespodzianka. W hotelu, który rezerwowałem, nie było elektryczności, przez co nie mogłem się zameldować. Jednak po wykonaniu paru telefonów. Udało się znaleźć nocleg kawałek dalej. Teraz zobaczmy miasto, które, nie ukrywajmy, ma dość kontrowersyjne opinie. Matka Teresa była albańsko-indyjską katolicką zakonnicą. Urodzoną 26 sierpnia 1910 roku. W Skopie, w Imperium Osmańskim, czyli obecnej Macedonii Północnej. Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatka pokojowej Nagrody Nobla i święta Kościoła Katolickiego nazywana jest Matką Teresą z Kalkuty, pomimo tego, że urodziła się w Skopie. Przydomek z Kalkuty ma związek z miastem Kalkuta w Indiach, gdzie Matka Teresa poświęciła większość swojego życia na służbę najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym. Już od najmłodszych lat była zafascynowana historiami o życiu misjonarzy i ich służbie. W wieku 12 lat postanowiła poświęcić swoje życie Bogu. W wieku 18 lat wyjechała do sióstr Loreto w Irlandii, aby uczyć się języka angielskiego z zamiarem zostania misjonarką. Nigdy więcej nie ujrzała swojej matki oraz siostry. Chwilę później rozpoczęła postulat, nowicjat i w 1931 roku Złożyła ślub zakonne, przyjmując imię Teresa. Zaczęła wtedy nauczać w szkołach. W 1946 usłyszała tzw. powołanie w powołaniu, aby opuścić klasztor i założyć nowe zgromadzenie oddane pomoc najbiedniejszym. Otworzyła swój pierwszy dom dla umierających darmowe hospicjum oraz schronienie dla bezdomnych sierot. Prywatnie matka Teresa doświadczyła wątpliwości, i walk na tle wiary, które trwały prawie 50 lat, aż do końca jej życia. W 1983, w czasie wizyty u papieża Jana Pawła II w Watykanie, miała atak serca. Sześć lat później, po drugim ataku, otrzymała rozrusznik serca. Trzeci atak nastąpił w 1991. W 1996 chorowała na malarię i niewydolność serca. Widząc pogarszający się stan zdrowia arcybiskup Kalkuty, zlecił odprawienie egzorcyzmu podczas jej hospitalizacji. Zmarła 5 września 1997, a w tym samym roku stolica apostolska rozpoczęła proces jej beatyfikacji. Proces ten wymagał udokumentowanego cudu, za który uznano uzdrowienie guza w jamie brzusznej u Moniki Besry. Matka Teresa została beatyfikowana w 2003 roku przez Jana Pawła II, a w 2016 została ogłoszona świętą. Jednak wokół jej osoby narodziło się wiele kontrowersji. Chociaż na koncie zgromadzenia znajdowały się miliony, tylko kilka procent wszystkich pieniędzy była przeznaczona na opiekę, reszta została przeznaczona na budowę domu dla sióstr albo przejęta przez Watykan. Pomimo takich pieniędzy nie było jednorazowych strzykawek, czy brak podawania leków przeciwbólowych, co miało wynikać z zgłoszonego przez matkę Teresy twierdzenia, że cierpienie zbliża ludzi do Jezusa. Muzeum Miasta Skopje przypomina nam o jednym z najbardziej katastrofalnych trzęsień ziemi w historii tego regionu. O 5.17 26 lipca 1963 Mieszkańców miasta nawiedziło 17 sekundowe trzęsienie ziemi. 17 sekund wystarczyło, aby pochłonęło życie ponad tysiąca osób, ponad trzy tysiące osób odniosło obrażenia, a 100 tysięcy straciło dach nad głową. Zniszczeniu uległo około trzy czwarte miasta, tysiące budynków, w tym historyczne zabytki, kościoły i pomniki. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń, w niezmienionym stanie budynek Starego Dworca Kolejowego stał się muzeum, przedstawiającym skutki trzęsienia ziemi, jak i pomoc w odbudowie miasta. Projekt Skopje 2014 miał być odrodzeniem się z popiołów odbudowaniu miasta z gruzów. Zakładał wybudowanie kilkudziesięciu obiektów w samym tylko centrum miasta. W tym muzea, teatry, pomniki i fontanny. Plac Macedonii to główny plac Skopie, jak i największy w całym kraju. Na jego środku stoi odsłonięty w 2011 roku pomnik wojownika na koniu. W rzeczywistości rzeźba przedstawia Aleksandra III Macedońskiego, jednak nazwa, nie odwołująca się bezpośrednio do jednego z największych zobywców historii ludzkości, to efekt wieloletniego sporu pomiędzy rządami Grecji i Macedonii. W związku z tym nie będziemy używać jego imienia. Prawie 22-metrowy pomnik przedstawia jeźdźca na koniu i otaczającego go cztery lwy, jak i osiem figur żołnierzy. A po drugiej stronie kamiennego mostu zobaczysz dokładnie naprzeciwko pomnik ojca Aleksandra Filipa II. Następną częścią projektu jest Muzeum Archeologiczne, pełniące rolę strażnika bogatej historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Znajduje się w samym sercu stolicy, ukazując różnorodne aspekty życia i kultury ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny przez tysiące lat. Jedyny obiekt, który nie został stworzony w ramach tego projektu, to Kamienny Most, czyli najstarszy zachowany most w mieście. Wzniesiony w latach 1451 do 1469, w swojej historii kilkukrotnie ulegał poważnym uszkodzeniom. Trzęsienia ziemi, powodzie, a w 1944 most był przygotowany do wysadzenia przez Niemców, jednak ostatecznie przetrwał. Dzisiejsza konstrukcja pochodzi z 1992, kiedy podjęto renowację, aby przywrócić mu pierwotny wygląd. Wracamy do projektu Skopia 2014. Porta Macedonia, czyli łuk triumfalny mający 21 metrów wysokości. Łuki triumfalne były budowane dla uczczenia wielkich zwycięstw. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z budowlą, która powstała w 2012 roku i została poświęcona 20-leciu niepodległości Macedonii. Jego powierzchnia pokryta jest płaskorzeźbami wyrzeźbionymi w marmurze, a także tablica pamiątkowa poświęcona matce Teresie. Park Woman Warrior to niewielki park pełen pomników i posągów, Znajduje się zaraz przy omawianym wcześniej łuku triumfalnym i jest dobrym miejscem do odpoczynku wśród otaczających nas różnych form sztuki. Jeśli miałbym wskazać obiekt, który warto zobaczyć w stolicy, to byłoby to otwarte w 2011 roku Muzeum Walki Macedońskiej. To niezwykłe miejsce przyciąga swoją bogatą historią unikalnymi eksponatami oraz głębokim znaczeniem dla narodowej tożsamości Macedonii Północnej. To centrum, w którym historia walk o niepodległość została uchwycona w formie dokumentów i artefaktów, prezentując nie tylko dążenia do wolności, ale także kulturę i sztukę regionu. Odzwierciedla ono ducha walki i determinacji, który przyczynił się do kształtowania współczesnego państwa macedońskiego. Począwszy od czasów osmańskich, aż na komunistycznym epizodzie Jugosławii kończąc, walce z komunistycznym reżimem, które zakończyło ogłoszenie deklaracji niepodległości w 1991 roku. To główna świątynia macedońskiego kościoła prawosławnego. Składający się z wyłącznie kopuł i łuków, jest jednym z najciekawszych dzieł architektonicznych w mieście. Cerkiew została zbudowana w latach 70. XX wieku. Jej wnętrze jest bogato ozdobione freskami i ikonami, które przedstawiają sceny z życia Chrystusa, świętych oraz historii chrześcijaństwa. Jest to istotne miejsce kultu religijnego dla lokalnej społeczności. Jak i pielgrzymów z całego świata. Ponadto Cerkiew stanowi ważny element krajobrazu kulturowego i religijnego miasta, symbolizując zarówno duchową głębię, jak i bogactwo historyczne tego regionu. Meczet Mustafy Paszy znajduje się na wzgórzu dominującym nad Starym Bazarem. Ponadto jest największą świątynią muzułmańską w kraju. Ciekawą rzeczą jest fakt, że jego kształt nie uległ większym zmianom od XV wieku. Meczet to miejsce kultu religijnego i wymaga przestrzegania pewnych zasad, gdy je odwiedzamy. W przypadku mężczyzn należy zadbać, by spodnie zakrywały kolana, natomiast kobiety na włosy muszą narzucić chustę, a ich nogi i ramiona powinny być zasłonięte. Przed wejściem na salę modlitw zdejmij buty. Sale modlitewne nie zawierają żadnych obrazów świętych, aby muzułmanie podczas modlitwy skupiali się wyłącznie na Bogu. Zazwyczaj naprzeciwko wejścia do sali modlitewnej znajduje się ściana kibli, wraz z wgłębieniem na środku zwanym mihrab. A skoro jesteśmy już przy meczetach, to idąc dalej starym bazarem, można znaleźć też inne. Twierdza znajduje się w najwyższym punkcie miasta z widokiem na rzekę Wardar. Informacje o pierwszych fortyfikacjach w tym miejscu pojawiają się już w VI wieku. W wiekach późniejszych twierdza ulegała zniszczeniom, po czym zostawała odbudowywana do tego stopnia, że niektórzy nazywali ją jedną z najpotężniejszych twierdz na Bałkanach. Jednak po trzęsieniu ziemi w 1963 twierdza została poważnie uszkodzona i po dzień dzisiejszy nie została odbudowana. Nie da się ukryć, że Skopie to jedna z najbardziej specyficznych stolic starego kontynentu. Jedni uwielbiają miasto za niepowtarzalny charakter, inni nazywają je kiczowatym. Jak dla mnie było to odkrycie tego wyjazdu. Miasto, w którym znajdziesz więcej pomników niż drzew. Ale czy nie tego właśnie szukamy w podróży? Wyjeżdżamy, aby zobaczyć zupełnie inną architekturę, kulturę czy krajobrazy. I to czyni skopie wyjątkowym. Udało im się zbudować coś, co nie tylko wyróżnia ich na tle europejskich metropolii, ale również głęboko zapada w naszą pamięć. Kolejnym przysankiem będzie Albania, gdzie widzimy się i słyszymy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.